Mariusz, 2 dni do twojej potyczki z Damianem Mynakiem, jak się czujesz? Dziękuję bardzo, dobrze i że tak powiem, nie mogę się doczekać sobotę. A jesteś w formie? Jestem bardzo dobry. Czujesz, że na siłę sprawy ci niespodziankę? Jak najbardziej. A jest parę pojedynków na tej gali, jest parę zagadek typu Masternak, Janik. Niektórzy twierdzą, że Gołota, Adamek. Ty niejako jesteś skazany przez media na porażkę z Damianem, ale nie odeszła tej walki tak o. W ogóle mówmy się, że to jest no, najładniej, to znaczy okrzykniętą galę stulecia. I naprawdę wybrali przeciwników, zawodników, żeby zrobić bardzo dobre widowisko. Ja się czuję wyróżniony, aczkolwiek bardzo jestem wdzięczny stacji telewizyjnej, że sobie przypomnieli o Mariuszu Cendrowskim, bo gdzieś tam Mariusz Cendrowski zawsze był w cieniu i przez telewizję Polsat odbywają się raz, że takie dobre pojedynki mamy tu, choćby nawet dwóch niepokonanych Masternaka z Janikiem. Ja również z Damianem. Wydaje mi się, że to będzie bardzo dobry pojedynek i też godny podziwu. Andrzej z Tomaszem, to wiadomo, że o tym się najwięcej mówi, to będzie główne koło napędowe, ale również mamy Wojciecha, Maćka. Naprawdę bardzo ciekawe pojedynki się zapowiadają, które powinny cieszyć oko kibica i naprawdę można okrzyknąć tą galę stulecia i czuć się wyróżnionym, a czy oddam walkę? Nigdy żadnej walki nie oddałem. Po prostu byłem przygotowany na tyle, ile mogłem się przygotować. Wtedy tej walki się przygotowałem naprawdę w rozsądnym okresie czasowym, z pełnym spokojem w własnym klubie, który stwarza mi bardzo dużą radość i naprawdę już się nie mogę doczekać soboty. Znacie się bardzo dobrze, on tobie pomagał w przygotowaniach do pojedynku ze Spadą, potem ty jemu pomagałeś do gali w Gdyni. Czego możemy się spodziewać? Czy jak wyglądały te sparingi? Znaczy, powiem tak, ja sobie dopasowałem bardzo sparing partnerów bardzo podobnych stylem do Damiana. Jestem tak przygotowana na ten pojedynek, że po prostu na każdy rodzaj walki. Tak, żeby po prostu wynik był jeden. Cendrowski, żeby był wygrany w tym pojedynku. I tak będzie w sobotę. Aczkolwiek nie w żadnym wypadku Damiana nie lekceważę. Jest to naprawdę bardzo świetnie się rozwijający młody chłopak. To jest inny zawodnik, z którym boksowałem w czasach amatorskich. Dojrzewał. Ale to się wszystko okaże przy sobocie czy sprosta Cendrowskiemu. Ja naprawdę jeszcze raz podkreślam, że cieszę się, że Polsat stworzył ten pojedynek i na pewno będzie pełen. Będzie dużo adrenaliny. W tym pojedynku się będzie bardzo dużo działo. Widziałaś Damiana w akcji 2 tygodnie temu na gali w Rostoku. Tam troszkę był zardzewiały, ale sam mówił mi, że po prostu miał długą przerwę, sporo na głowie, trochę problemów. Ale nie zrobił chyba najlepszego wrażenia, prawda? Znaczy ja się nie sugeruję jakimś ostatnim pojedynkiem. Jeszcze raz powtarzam, Damian miał również bardzo, bardzo ciekawe pojedynki wcześniej. Też mi się nie sugeruje. Jeszcze raz powtarzam, troszeczkę, znaczy ja co mogę powiedzieć od siebie, to że zjadłem trochę zęby na boksie. Troszeczkę znam się na tym i uważam, że bardzo umiejętnie miał wcześniej dopasowanych zawodników, bardzo dobrze był promowany. I tak naprawdę go prawdziwy sprawdzian czeka teraz w sobotę. Było trochę problemów. Najpierw kłopoty z licencją Jonaka, potem ty też miałeś jakieś kłopoty z licencją. Jest wszystko wyjaśnione i walka jest on, tak? Czyli ja pierwszy słyszę, że jakikolwiek mogą mieć problemy z licencją, bo u mnie sprawa jest wyjaśniona. Ja nie wiem, dlaczego mnie gdzieś przeplatano w tę całą sytuację, którą ma Damian. Aczkolwiek my żyjemy w Polsce, jest to normalne u nas, ale walka się odbędzie. Nic nie wskazuje na to, że walki ma nie być. Walka jest w sobotę i nie grozi pod żadnym, bynajmniej dnia do tej chwili, które mam informacje z Polsatu. Walka się odbywa w sobotę i będzie na bardzo dobrym, dużym poziomie. Na pewno Damian podchodzi do tego pojedynku również bardzo solidnie i sumiennie. Jest to naprawdę bardzo pracowity chłopak, który chce się wykazać. Ma bardzo dużo również pozytywnych cech i dużo, będzie walka bardzo ciekawa, godna podziwu w sobotę.